dobry, moi kochani ludzie. Witam się z wami serdecznie, ale to bardzo serdecznie. Witajcie, moje kochane dzieciaczki, robaczki, stuk, puk, kubeczkiem. Witam się z wami serdecznie, ale to bardzo serdecznie w tym jakże specjalnym dla nas wszystkich dniu. Ja mam dzisiaj piątek 23, ale wy macie już Wigilię, kochani moi, dotarliśmy. Aż mi się nie chce wierzyć, że tak szybko ten czas minął, że mamy koniec roku, kolejny rok za nami, już praktycznie kolejne święta. No już nie będę się rozklejała, bo wiecie, jak to u nas wygląda. Dobra, kochani ludzie, ja myślę, że ten vlog to macie wcześniej niż wieczorem. Postaram się, żebyście mieli jak najszybciej na sobotę ten filmik. Ojejku, jaka dobra kawiczka i nie będzie za długi. No bo wiadomo, że nie będziecie mieli kiedy oglądać. Chociaż wiecie co, dużo osób pisze, ja sama też tak robię, że właśnie oglądacie, dlatego że jak szykujecie w kuchni coś, to oglądacie vlogi i to się bardzo fajnie ogląda. Powiem wam, że ja teraz przez te dni, jak tu coś robiłam, czy na przykład jak wczoraj robiłam pierogi, to tyle obejrzałam vlogów, bo jeden za drugim sobie oglądałam, siedziałam i puszczałam. Super. No, kochani moi, ćma straszna, jakaś mgła, wiecie, że już jest po ósmej. A co to nam tutaj się w tym pitulowie tam pokazało za drzewko? Jakaś niespodzianka pitulowa. Ojejku, co to się stało? Idziemy zobaczyć. Na chwilkę wyjdziemy, poczekajcie i za chwilę sobie tu wrócimy. Kawkę zostawię, bo tam chyba coś dziwnego się dzieje. Ja z Barkiem wychodziłam. Jakaś taka mrzawka, coś? Nie wiem. Przywitamy się tylko z kiwaczkiem, dobra? Tak, coś kropi, kochani. O, już się rozjaśnia. Cześć, drzewko! Drzewko szczęścia nam się tutaj zapaliło. Kochani moi, takich spokojnych świąt wam życzę, wesołych. Żebyśmy wszyscy, i nie wam, sobie i wam, nam wszystkim życzę, żebyśmy się nie smucili w te święta. Żebyśmy je przeszli jakoś tak, wiecie, ze spokojnym sercem. No, kochani moi, moment, tylko przywitamy się z kiwaczkiem. Jak byłam z Barkiem, to jakaś mrzawka leciała, a teraz po prostu zaczęło padać, także ekstra świąteczna pogoda. Cześć, kiwaczku. Dzień dobry, kochany. Jaki ty mokry cały. Cześć. No, kochani, widzicie nasze świąteczne pitulowo. Ależ nam klimacik zrobiło. No, naprawdę. Wiecie, jak mi to w tym grudniu, w tych ciemnych dniach pomogło, poprawiło humor? No my tak wcześnie choinki nie ubieramy, niektórzy to na początku grudnia przecież ubierają, ale my to dopiero przecież ubraliśmy tydzień temu, kiedy ja ubierałam, w poniedziałek właściwie. No, dobra, kochani, uciekam, bo pada deszcz. Jeszcze raz wam pokażę nasze drzewko, które nam przyniesie szczęście na święta. Na takie spokojne, ciepłe, energetyzujące święta. Nie będziemy się smucić, tak sobie postanowiłam. I jesteśmy z powrotem w kuchence. Wiecie co? Jak weszłam z powrotem z ogródka, to taki jest zapach w kuchni, że normalnie aż... No, jak się wchodzi nieraz do kawiarni, albo pamiętam taki zapach, jak się wchodziło do Horteksu kiedyś, jak byłam dzieckiem, dziewczynką, czy potem jeszcze nastolatką, to chociaż już wtedy mnie, ale jeszcze jako taka dziewczynka pamiętam, to zawsze z tatą do tego Horteksu się tyle nachodziliśmy. Zapach to był chyba najcudowniejszy zapach świata, chociaż wiecie co, poczekajcie, napiję się. Ze świątecznych zapachów to ja najbardziej pamiętam, jak dostawaliśmy paczki pod choinkę i w paczce
Wiecie, było biednie, ale prezenty zawsze były. Zawsze były jakieś prezenty. Człowiek w ogóle nie odczuwał tego, że jest bieda, bo nawet w tym czasie, kiedy był stan wojenny, kiedy była komuna, myśmy i tak mieli prezenty wszyscy. Kto był w Wigilię, to każdy dostawał prezent. I to powiem wam, że nie jeden to były drobiazgi, chociaż czasami nawet i fajniejsze rzeczy, jakieś takie, wiecie, bogatsze, na bogato było. Zawsze się wszyscy starali, żeby te prezenty były. No na początku to, wiecie, rodzice, dziadkowie, a potem no to po prostu już my się staraliśmy również, tak, wszyscy. Przecież jak już Daniel był większy, miał swoją kasę, zarabiał, to tutaj w Anglii już to tak samo prezenty wszystkim kupował, więc tych prezentów to było multum. No ale wrócę do tematu, bo się zagadam, jak to ja mam w zwyczaju. I pamiętam, że taki najcudowniejszy zapach wigilijny to było, jak się otwierało paczkę ze słodyczami. To był zapach pomarańczy, bo zawsze w paczce świątecznej był zapach pomarańczy. Jak to pachniało, no kochani ludzie, kto jest z tamtych czasów, że się tak wyrażę, to na pewno będzie pamiętał i wiedział, o czym ja mówię, bo teraz młodzi, wiecie, no powiedzcie komuś, że pod choinkę w paczce się pomarańcze dostawało. Młodzi nie mają pojęcia, jaki to był zapach cudowny. No i kolejny najpiękniejszy zapach świąteczny, no to oczywiście smażone pierogi na masełku. No i ogólnie dom pachnący takimi zapachami świątecznymi, wszystkimi, wiecie, to już nie będę wam mówiła, ale to są takie wspomnienia wspaniałe, te zapachy. Wiecie, to straszne, straszny był czas, kiedy ludzie teraz musieli węch potracić smak. No naprawdę bardzo wszystkim współczuję, jeśli komuś się to przytrafiło, a wiem, że są osoby, które do tej pory mają problem ze smakiem i węchem. Zobaczcie, te zmysły są tak ważne. Dobra, bo się teraz rozgadałam w jakimś takim okropnym kierunku. No. Tak, i co ja dzisiaj? Dzisiaj idę do pracy. Dzisiaj będę od otwarcia. Wracam. O której ja tam wrócę? No nie wiem, myślę, że koło 17 powinnam skończyć. Zobaczymy, jak tam będzie, czy później, czy wcześniej. Zobaczymy. No i właściwie to już mi nic do robienia nie zostało takiego specjalnego. Znaczy, wiecie, do robienia to ma mnóstwo, ale z takiego strasznego gotowania, bo pierogi gotowe, także no. No tylko, że jestem zła, bo nie zdążyłam ciasta do pracy zrobić, no ale Jan mnie tak prosił o swoje ciasto, no to mu zrobiłam, a ja, no trudno, zaniosę właśnie pod pomarańczki, zaniosę po pierniczku każdemu, tak symbolicznie, wiecie, żeby życzenia po prostu złożyć i tyle. Wczoraj, słuchajcie, jeszcze jaką miałam akcję, to wam powiem i kończymy. Pogaduchy okienkowe. Wiecie, jaką wczoraj miałam akcję? Wczoraj podszedł klient do baru i się pyta, mówi, zostawiłem tu wczoraj, czekajcie, jak to się nazywało? Brolej, brolej. I czy mogłabym poszukać? Ja sobie tak myślę. To znaczy, on chyba wcześniej dzwonił, czy to znaczy on mi nic nie powiedział, że wcześniej dzwonił, czy coś, ani nikt mi z pracowników nie mówił, że ktoś się przyjdzie, zgłosi brolej. Bo on przyszedł i bardzo pewnie powiedział, że właśnie gdzieś tutaj jest, bo on zostawił, czyli znaczy, że musiał z kimś rozmawiać i jest dla niego ten brolej naszykowany. Ja oczywiście dostałam, wiecie, wytrzeszczu takiego. I on widzi, że ja się tak na niego patrzę, a ja jeszcze mówię, a jak wyglądało? Jak to wyglądało? No i on mi tłumaczy, że takie długie, zielone. Sobie myślę, dobra, mam szukać czegoś długiego, zielonego, czymkolwiek to jest. No i poszłam do kuchni i mówię, słuchajcie, klient przyszedł odebrać brolej, nie? I się patrzę na nich, a oni spokojnie, słuchajcie, szefowa się zakręciła w kuchni, tam pogrzebała gdzieś i wyjęła. Wiecie, co wyjęła? Kto zgadnie? Kto zgadnie? Ja wiem, że tu są osoby, które bardzo dobrze po angielsku mówią. Natalka, jak oglądasz, ty to pewno będziesz wiedziała, bo ty to uczysz angielskiego, pisałaś mi, czy uczyłaś, czy uczysz.
W każdym razie, kto zgadł, co to jest brolej? Jeżeli dobrze wymawiam, wiecie, jeżeli nie przekręciłam tego słowa, słuchajcie, wiecie co, szefowa wyjęła parasolkę, taki wiecie, porządny parasol z zakręconą rączką, taką wiecie, a la laska, że można iść z tą parasolką i się podpierać. Kurczę, myślałam, że padnę, bo ja jak świat światem, odkąd się zetknęłam z angielskim, wiecie, parasolka to była umbrella. I każdy, kto się zetknął z angielskim chociaż przez chwilę i moment się tego angielskiego uczył, to będzie wiedział, że parasolka to umbrella. Umbrella. Wiecie co? Śmiali się ze mnie. Ja mówię, ja normalnie dostanę nie wiem czego, bo i przecież jak tutaj się nauczyć tego angielskiego, ale no nie, no to wiadomo, przecież w polskim jest to samo miliony określeń na jedno słowo. Ale naprawdę ciągle się z czymś stykam, klient przychodzi, czegoś chce. A! Jeszcze wczoraj miałam taką sytuację, słuchajcie. Oczywiście ostatnio klienci sporo jedzenia zamawiają, no i podszedł klient. I wiecie, jedno z takich popisowych dań u nas w pubie, czego my pewnie nie jesteśmy w stanie zrozumieć, chociaż nie wiem, może i w Polsce już też coś takiego jest, bo przecież dużo zwyczajów już do Polski też wchodzi, nie zawsze fajnych, no ale dobra, o co mi chodzi? Kto wie, co to są nachosy, takie chrupki, chipsy. No i jedno z takich popisowych dań, które Anglicy uwielbiają, to są nachosy z chili. Czyli to jest taka, wiecie, wołowina mielona, przesmażona z sosem na ostro. I albo to się zamawia... znaczy są chipsy, to się polewa tą wołowiną, tym chili sosem i na to jeszcze się wysypuje tarty żółty ser. No wszystko się na moment wrzuca do mikrofali, ten ser się stapia, no i oni się tym zajadają, albo te nachosy się podaje tylko z serem żółtym, jak ktoś nie chce chili, no. No i przyszedł klient i mówię, że czy on może zamiast tych nachosów dostać chili z serem i do tego, żeby miał dodany roast. Sobie tak myślę, roast, no to roast. U nas roast to jest wino różane. Ewentualnie roast to może być kwiatek, prawda? Kurczę, co on chce, co znowu wymyślił? No i wiecie, ja chciałam z tego wybrnąć i mówię, słuchaj, a to może chcesz po prostu curry zamówić, curry, bo to właśnie jest taka potrawa bez nachosów, tylko z ryżem. No i on... wiecie, się zakręcił, bo chciał jednak, bo tam był inny dodatek do tych nachosów, no nieważne, w każdym razie, ja mówię, co to jest, to roast. Poszłam do kuchni i mówię, słuchajcie, klient chce, pyta się, czy możemy mu zrobić nachosy zamiast nachosów, żeby mu dać roast. I ja oczy takie zrobiłam, dziewczyny się śmiać zaczęły, a to chodziło o ryż, a przecież ryż to jest rice. I wiecie co, okazuje się, że właśnie taki akcent, że zamiast wymawiać rice, czyli ryż, to on wymówił roast. No i takie właśnie mam sytuacje śmieszne. Oczywiście zawsze jakoś z tego wybrnę, no ale czasami to wiecie, mam, strzelam rybkę, jak to się mówi przysłowiowo i nie wiem, bo to wystarczy jedną literę zamienić i macie zupełnie inne słowo, gdzie znacie inne znaczenie. A sobie myślę, kurczę, chili z winem chcę wymieszane, czy jak? No to no wiecie, no czemu nie? No. I takie sytuacje. Także parasol, jakby ktoś nie wiedział, brolej, ryż to roast. Fajnie, fajnie, no mówię wam. Dobra, kochani ludzie, bo właściwie to chyba mogę kończyć. Gadam. No nie, to nie może być prawda, że ja tyle gadam. Jak zaczynałam, to mówiłam wam, że na chwilkę. No i chyba co, to potem przyjdę się pożegnać na moment i taki będzie wigilijny filmik dla was do gotowania. A już wam mówiłam wczoraj, jak chodziłam, że wieczorem od latarni do latarni, że postaram się z Janem wam życzenia złożyć świąteczne, ale nie wiem, czy mi się to uda. Bo po prostu...
No, nie wiem kiedy, nie mam pojęcia. Dobra, no nieważne, jak nam się uda, to nam się uda. A jeżeli by nam się nie udało, moi kochani ludzie, to po prostu teraz Wam składam serdeczne życzenia i... Ale nie, to tak, ja nie mogę, ja muszę się jakoś Wam pokazać z Janem, złożyć życzenia, nie, no spróbuję jakoś to zorganizować. Dobra, kochani ludzie, miało być tak krótko, a dzisiaj chyba pobiłam rekord z całego miesiąca. I jednak jestem wielka. Dobry wieczór, kochani ludzie. Tak wygląda nasza ulica wieczorową porą. Czekajcie, czekaliśmy, aż auto przejedzie. Dobry wieczór, kochani ludzie. Witam się z Wami serdecznie, ale to bardzo serdecznie. Ja z baryłeczkiem na wieczornym spacerku, to znaczy jeszcze raz będę z nim wychodziła. Wiecie, ile ja mam tych spacerów z barkiem, po prostu nic nie robię, tylko spaceruję, mogłoby się wydawać, no ale nie, tak mówiłam Wam już, że to tak wygląda, że po prostu mam tych spacerów więcej, a są krótsze, bo barkowi to bardzo służy. Kochani moi ludzie, przeżyłam, wróciłam. Kurczę, tyle tych dekoracji rozświetlonych dzisiaj. Nie wiem, co Wam pokazywać. A, tu akurat auto jedzie. Dobra. Wiecie, jak to jest, jak człowiek chce nagrać? To auto za autem. Wszędzie dekoracje. Kochani ludzie. Och, dzisiaj to mieliśmy znowu ludzi od samego otwarcia. Wiecie co? Ja to Wam chyba na razie będę pokazywała dekoracje. Idziemy sobie. Chciałam Wam pokazać tę gwiazdę fajną na domu, którą Wam ostatnio obiecałam, że pokazuję, że pokażę, ale była wygaszona. Tak. Od samego otwarcia mieliśmy dzisiaj bardzo dużo klientów. Była przemiła atmosfera. A w ogóle to wiecie, że ja uwielbiam piątki, tak, bo dzisiaj jest piątek, 23 grudnia. Uwielbiam piątki, ponieważ jest kucharz już w pracy. Piątek, sobota, niedziela, no w tym tygodniu to będzie inaczej, bo tylko jutro będzie w pracy, a w niedzielę to już jedzenia nie ma. Zresztą jest tylko 2,5 godziny otwarty pub. No i potem dopiero jest jedzenie serwowane przed Nowym Rokiem, a w tej przerwie świątecznej jedzenia nie ma. No i kochani ludzie, dzisiaj było sporo ludzi. Poczekajcie, mam, wiecie, telefon w jednej ręce, barek w drugiej ręce. Było bardzo sympatycznie, przychodzili ludzie na jedzonko, naprawdę dużo ludzi. Zresztą teraz jak wyjeżdżaliśmy, bo Jan przyjechał po pracy, zjadł rybkę, kucharz mu zrobił taką dobrą rybkę dorsza. Jan zjadł i jak wyjeżdżaliśmy, to było pełno w pubie, ale taka fajna atmosfera, chyba mnie nie widzicie teraz, taka fajna atmosfera była, naprawdę przesympatycznie. Dobra, jest gwiazda zapalona, zaraz Wam pokażę. Barek, chodź, proszę Cię. Ach, przepraszam Was, no ale takie utrudnienia, jak się nagrywa i chodzi z psem na smyczy. Nie mogę go tutaj puścić, bo po prostu on będzie wchodził do każdego ogródka. Dobra, chciałam Wam tutaj pokazać, zobaczcie, jaka gwiazda na domie. Źle nie odbierajcie tej gwiazdy, mogą być różne skojarzenia. Wygląda ogólnie to bardzo ładnie. O, bardzo mi się podoba tutaj to oświetlenie. Dobra, kochani, bo się nie mogę wysłowić. Przyjechał Jan po pracy, bo dzisiaj bardzo wcześnie skończył. Dostał fajny prezencik od szefa. No i przyjechał, zjadł, poczekał, aż ja skończę.
i wróciliśmy do domku, ale generalnie to tam chciałam powiedzieć, że przyniosłam dzisiaj do pracy pierogi i jak skończyłam, to smażyłam te pierogi w kuchni, oczywiście na masełku, wzięłam barszczyk czerwony, pierogi zostały pochłonięte. Kucharz stwierdził, że są kapitalne, że właśnie fajnie, że to jest takie uniwersalne ciasto, że można nadziać je wszystkim. Poczekajcie, odwrócimy kamerkę, tylko muszę barka przełożyć. Tak niewygodnie się chodzi z psem na smyczy i z kamerką, no ale dobra, damy radę. Jejkuś, jaki tutaj ogródeczek, zobaczcie, co tu się dzieje. Ojojojojojojo, jakie zwierzaki. Wiecie co, coraz większą mam ochotę na takie towarzystwo w Pitulowie, ale takie świetliste figury, świetlane figury, dekoracje świąteczne, no to wcale nie są tanie. Jak ostatnio patrzyłam, to te właśnie bałwany czy inne jakieś renifery, no to to są takie koszty, że wiecie, no biorąc pod uwagę, że tego się używa raz w roku, no to naprawdę jest koszt spory. Dobra, co ja chciałam wam w ogóle powiedzieć, znaczy ogólnie to się łączy z wami. Ojejkuś, jak tutaj fajnie, wiecie co, Barek, nie ciągnij mnie. Jejkuś, tu jest tak fajnie nietypowo oświetlone, ale bardzo fajny efekt dają takiego ciepłego światełka te lampeczki. Bardzo fajnie to wygląda. Samochód nam zasłania resztę dekoracji. No naprawdę tego jest sporo. Dobra, kochani ludzie. No ja nie wiem właściwie, po co ja się z wami łączę. Bo ja się łączę z wami, żeby się pożegnać. Bo rano mieliśmy spotkanie przy okienku. Wy dzisiaj macie 24 grudnia, czyli dotarliśmy do Wigilii. Kurczę, coś wieje. Wiecie co, jestem bardzo zmęczona i po prostu próbuję wam coś przekazać, ale prowadzenie barka na smyczy utrudnia mi to, co chcę zrobić. Pierogi smakowały, powiem tak, zostały pochłonięte. Bardzo było to miłe. Z barszczykiem czerwonym było gorzej. Pytali się, co to jest, i jak odpowiadałam, że krew, to nie chcieli pić. Ciekawe dlaczego, jak myślicie? Nie, no oczywiście sobie żartowałam, ale wiecie, dobra, za chwilę będzie latarnia i będzie mnie widać. No i wiecie, bardzo było dzisiaj dużo ludzi i teraz jeszcze jak wychodziliśmy z Janem, to następni ludzie przychodzili. Oczywiście złożyliśmy sobie serdeczne życzenia, no ale jak wiecie, jutro 24 grudnia, czyli dzisiaj dla was, ja nie pracuję. Mówiłam wam, tłumaczyłam dlaczego, chociaż chciałam spróbować pracować w Wigilię, no ale to jest pozbawione sensu, bo będą w pubie leciały kolędy, także ja psychicznie po prostu tego nie ogarnę. Może sobie pójdziemy tędy? Dobra. No i złożyliśmy sobie wszyscy życzenia, pożegnaliśmy się i z Janem wróciliśmy do domu. I kochani moi, Jan dzisiaj trochę odpoczął w pracy, bo bardzo wcześnie skończył. Skończył tak wcześnie, powiem wam, że jak ja wyjeżdżałam do pracy, to on przyjechał. No i porobił jeszcze jakieś zakupy. I w tej chwili, czekajcie, czy to się nagrywa. Barek, on mnie cały czas stopuje. Idę, nagrywam i Barek się co chwilę zatrzymuje. Ja za chwilkę z nim pójdę na taką... po prostu tak, żeby on sobie mógł pobiegać, ale na razie go na smyczy prowadzę i mam nadzieję, że mnie słychać, kochani ludzie. I Jan w tej chwili obiera ryby, bo odebrał ryby z polskiego sklepu, obiera karpie, jeszcze będzie robił sałatkę, a ja mam w zamiarze, jak wrócę, jeszcze sprzątać salon, żeby na jutro było już fajnie posprzątane, także czeka nas jeszcze taki wieczór, wiecie, posiedzimy troszeczkę. Tu takie lampeczki, poczekajcie, pokażę wam. Tu takie lampeczki, posiedzimy troszkę, Jan będzie urzędował w kuchni.
Ja będę sprzątała w salonie, żeby już na rano było tak fajnie wszystko przygotowane. I co? No nie nagrywam tego, co Jan robi, bo wiecie, obiera ryby, filetuje, to nie ma co pokazywać. No jak sałatkę będzie robił, no to wiadomo, że... Wiecie co, no nie mamy w tym roku fazy na to, żeby po prostu tak nagrywać, żeby to wyglądało tak jak w ostatnich latach. To już wam tłumaczyłam, że po prostu jakoś tak... No tak w tym roku to wygląda. Wybaczcie, ja wiem, że czekaliście na coś takiego, żeby wam pokazywać, ale w tym roku takiego nagrywania nie będzie. Wiecie co, tu sobie jednak pójdziemy. Baryłka, poczekajcie, bo Barek się okręcił dookoła mnie. Także Jan jeszcze planuje zrobienie sałatki. Ja już barszczyk czerwony mam zrobiony. Mówiłam wam, że do pracy zabrałam. Jedni pili chętnie, im bardzo smakowało, a drudzy to się pytali, co to jest. No i nie wiedzieć czemu właśnie, jak mówiłam, że krew, to tak nie bardzo. Ale dobra, pierogi zostały pochłonięte. No i Jan stwierdził, że właśnie jeszcze jak będziemy szli do znajomych, to weźmiemy sałatkę, on porobi jakieś kanapeczki fajne. No, jeszcze coś pewnie powymyślamy, to nie będzie tak, że tylko te paszteciki z nadzieniem z pierogów, tylko jeszcze pewnie coś innego zrobimy. Jak myśmy tutaj weszli? A nie, dobrze weszliśmy, bo tu jest przejście, myślałam, że nie przejdziemy. Jak widzicie, wszędzie jakieś dekoracje. Czy to w ogóle coś widać? Bardzo to przyjemne. Tylko wiecie co, szkoda, że oni tak to szybko wygaszają. Święta się kończą i tylko przy niektórych domach się te dekoracje jeszcze świecą. A potem to już niestety... Niczego nie widać, ale fajnie to drzewko wygląda. Znaczy niczego nie widać, no po prostu nie zapalają tych dekoracji. Bardzo ładnie to drzewko wygląda. Kochani ludzie, ja was bardzo przepraszam za dzisiejsze takie bardzo nieskładne te pogaduchy, ale po prostu... Barek mi przeszkadza bardzo, owija mi się w koło nóg, bo idziemy na smyczy. Chciałam wam po prostu, wiecie, chciałam się przejść z wami i pokazać wam, jak fajnie wygląda ta nasza ulica, jak są wszędzie rozświetlone dekoracje. To nie jest tak, że to jest gdzieś tam czasami, tylko po prostu tych dekoracji jest sporo. I ciężko z psem i z kamerką to wszystko wam pokazać. Wiecie co, jestem w szoku, że już dotarliśmy do Wigilii, że tak ten czas minął. Ja teraz spuściłam Barka i Barek oczywiście robi co chce. Aha, trzeba było trąbić, nie trzeba było, chodź Baryłko tutaj. Zobaczcie, jak fajnie, Barek, chodź, Baruś. Tak sobie chodzimy i wam pokazuję te dekoracje, ale ja wiem, że to nagranie będzie fatalne, ale dobra, chciałam wam oddać klimat ulicy. Zobaczcie, jak to fajnie wygląda, tutaj znowu auta zasłaniają. No i wrócimy do domku, chodź Baryłko, chodź. Barkowi się to nie podoba, bo nie ma gdzie biegać. Ale za chwilkę pójdziemy sobie po prostu taką drogą, gdzie będzie ciemno, nic nie będzie widać i Barek będzie mógł sobie pobiegać troszeczkę. No widzicie, wszędzie jakieś oświetlenia. Kochani moi ludzie, dobra. Będę kończyć to nagranie, bo naprawdę ja jestem świadoma tego, jak to wygląda. Nie mogę się skoncentrować, jestem zmęczona, więc będziemy kończyć. Zobaczcie, jakie fajne te domy, jak fajnie pooświetlane. No naprawdę
Można sobie chodzić, oglądać, jest tak przyjemnie, tylko śniegu brakuje. Byłoby dużo przyjemniej. Kochani moi ludzie, kończę, nie będę tego przeciągała, bo jestem świadoma tego. Chodź Barek, chodź. Jestem świadoma tego, jak to nagranie wypadło. Ale chciałam się do Was odezwać, chciałam Was serdecznie pozdrowić. Postaram się jeszcze odezwać z Janem, złożyć Wam życzenia świąteczne. I postaram się troszeczkę zajrzeć do komentarzy, bo naprawdę nie miałam kiedy. Kochani ludzie, no wybaczcie, ale sami wiecie, jak to jest przed samym Bożym Narodzeniem. Po prostu cały czas jest coś do robienia. I pomimo tego, że my jesteśmy sami z Janem, to jednak okazuje się, że ciągle jest coś do zrobienia. Żegnam się z Wami. Mam nadzieję, że wszystko wróci do ładu i składu po świętach. Nie wiem, kiedy będzie następny filmik. Wiecie, że ja zawsze coś wykombinuję, także trzymajcie się moje kochane dzieciaczki, robaczki. Wszystkiego dobrego Wam życzę. Jak zwykle przesyłam Wam moc energii z głębi serca. Kochani moi ludzie, do zobaczenia w następnym filmiku. Trzymajcie się ciepło, spędźcie ten czas najlepiej jak potraficie ze swoimi kochanymi, bliskimi. A jeśli ich nie macie wkoło siebie, to wspominajcie te dobre chwile, kiedy było Wam dane to, że ci bliscy z Wami byli, że byli z Wami, że przeżywaliście ten fajny czas, pełen miłości, spokoju, ciepła i takiej radości rodzinnej. Myśmy to utracili, ale wielu z Was ma rodziny, więc szanujcie się wszyscy i spędźcie ten czas najlepiej, jak potraficie. Bo to jest najcenniejsze, co mamy. Uwierzcie mi, wiele bym dała za to, żeby te chwile wróciły. Trzymajcie się, moi kochani ludzie, i do zobaczenia. Życzę Wam wszystkiego, 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 co najlepsze, o czym tylko marzycie, czego pragniecie i co jest dla Was najlepsze. Do zobaczenia, kochani ludzie. Wszystkiego dobrego raz jeszcze. Ściskam Was bardzo, ale to bardzo mocno. I nie chcę dalej już nic mówić, bo się zaczynam rozklejać. Do zobaczenia. Pa!